Mnisi, którzy pilnowali światła latarni Hook Head przez kilkaset lat, ostatecznie opuścili wieżę i zostali zastąpieni przez zawodowych latarników w połowie XVII wieku. W 1671 roku na szczycie wieży zainstalowano nową, spalającą węgiel latarnię, którą 200 lat później zastąpiono palnikami gazowymi. W latach 60. XIX wieku wybudowano 3 budynki mieszkalne dla latarników. W 1911 roku źródłem światła stał się płomień spalanego oleju parafinowego. W tym samym roku wprowadzono mechanizm zmieniający światło stałe na migające. Mechanizm ten musiał być nakręcany przez latarnika co 25 minut. Dopiero w końcu roku 1972 źródłem energii stała się elektryczność, a do sterowania latarnią zainstalowano przełączniki światłoczułe. W marcu 1996 roku Hook Lighthouse została przestawiona w tryb automatyczny, a ostatni latarnicy, którzy wspinali się po schodach, by doglądać światła, zostali trwale wycofani ze stacji. W roku 2001 teren latarni Hook Head został otwarty dla publiczności jako atrakcja turystyczna, po tym jak stare domy latarników zamieniono w centrum dla zwiedzających. W roku 2011 po raz ostatni można było usłyszeć dźwięk ostrzegający przed mgłą. Wszystkie rogi przeciwmgielne zostały wyłączone. Uznano, że w dobie powszechnego sygnału GPS i sonarów na nowoczesnych statkach klakson na wybrzeżu nie jest już potrzebny. W czerwcu 2011 roku latarnię morską Hook Head jako pierwszą umieszczono w przewodniku Lonely Planet, wymieniającym 10 najlepszych latarni morskich świata. Została w nim określona jako wielki dziadek latarni morskich. Współcześnie przylądek Hook Head ma szczególne znaczenie w ochronie przyrody. Ze względu na obecność wielu gatunków ptaków, skamielin, życia morskiego i różnych form klifów morskich, na mocy prawodawstwa unijnego i irlandzkiego, stał się specjalnym obszarem chronionym. Występujące tu klify można podzielić na dwie kategorie: twarde, czyli skaliste, i miękkie, osadowe, porośnięte w dużej mierze roślinnością. Twarde klify zbudowane ze skał odpornych na warunki atmosferyczne są często dość strome. Roślinność na nich pojawia się tylko w szczelinach i miejscach pęknięć. Klify miękkie są porośnięte grubą i gęstą warstwą mchów poprzeplatanych kępami trawy i kwiatów. Na tym typie klifów trzeba uważać na często występujące tzw. blue holes, niebieskie dziury. Są to miejsca, pod którymi ocean wyrzeźbił sobie szczeliny i korytarze wypełnione wodą. Dziury te są zamaskowane dywanem roślin, więc lepiej zrezygnować z wycieczek po takich klifach, szczególnie gdy nie ma śladów wędrówek innych turystów.
Klify są także miejscem lęgowym dla ptaków morskich, których odchody zawierające fosfor i azot wpływają na rozwój roślinności. Okolice przylądka Hook Head są znane z występowania długopłetwców oceanicznych. Za tą nazwą kryją się humbaki, jedne z największych zwierząt występujących na Ziemi. Wieloryby te osiągają 17 metrów długości i wagę 45 ton. Niestety w okolicach Irlandii pojawiają się w okresach zimowych, gdy wody arktyczne stają się dla nich zbyt zimne. My byliśmy na Zielonej Wyspie na początkach lata, więc szans na spotkanie tych gigantów nie mieliśmy. Wszystko przed nami. Kiedyś tam wrócimy.